always have to be the center of attention. Stop shouting at her! That has been nothing but disrespect from you! I'm your mother! Family, art, it'll tear you in two. You stop making movies, it'll break your mother's heart. Niech was nie zwiedzie niepozorny tytuł filmu, Fabelmanowie. Tak naprawdę to w zasadzie autobiografia jednego z najlepszych reżyserów świata, Stevena Spielberga. Scenariusz wraz z Stonem Kushnerem napisał podczas pandemii, tuż po śmierci swojej mamy i w obliczu odejścia ojca. Dlatego jest to obraz trochę inny niż pozostałe filmy Spielberga, bo bardzo osobisty. Spielberg przedstawił swoje życie poprzez ukazanie historii fikcyjnej rodziny Fabelmanów. Głównym bohaterem produkcji jest sam Fabelman, nastolatek, który próbuje realizować swoją pasję, czyli tworzenie filmów. Jednak prawie wszystko zdaje się być przeciwko niemu i jego marzeniu. Polska premiera Fabelmanów 30 grudnia. Jednak my, z kilkoma kinomaniakami z naszej redakcji, wybraliśmy się na pokaz przedpremierowy. Zobaczcie, jakie były pierwsze wrażenia ekipy IPP po wyjściu z seansu. Na razie róbmy na sucho. Nie, nie nagrywajmy. Nie, nie ma co. Ten wątek ciekawy jest z wyśmiewaniem chrześcijaństwa. Ale pytam, jakiego chrześcijaństwa? Przecież ta dziewczyna jest też wariatką. Tak, jak wiele innych osób w tym filmie, też jest nienormalna, tak? I ona na początku myślałem, że ona jest chrześcijanką, tak? Na początku myślałem, że ona jest chrześcijanką, ale szybko moje złudzenie prysło, bo no rzeczywiście, no, z takiego chrześcijaństwa, jak ona prezentuje, można się wyśmiewać, tak? Ale poleciłbyś ten film? Bardzo. Ale tak. Komu szczególnie? To jest Ameryka, to wystarczy zobaczyć na przykład, jak się przenoszą do Kalifornii. To jest Ameryka, jak ktoś tam raz był, to na pewno chce się jeszcze tam wrócić i za każdym razem, jak się ogląda film amerykański, właśnie taki z tych lat 50., 60., gdzie się Ameryka zmieniała, to trzeba to zobaczyć. To jest historia już, tak? Ale skasujcie to. Na pewno to jest taki film, który daje do myślenia, nie jest to jakiś tam film akcji, czy taki, który ciągle cię trzyma pod napięciem, ale no, dla mnie to był taki moment zatrzymania się nad życiem. I właśnie co jest w życiu ważne, no bardzo można się też utożsamić z głównym bohaterem, artystą, który pragnie robić filmy, ale tak jakby z otoczenia, z rodziny, tam z tej przeprowadzki, ze szkoły, wszędzie go otacza cierpienie, ale on jakby na przekór temu chce, no decyduje się realizować te marzenia, ale jest na pewno taki ból w jego postaci, że no nie ma szczęścia w tych relacjach. Najlepsze w tym filmie moim zdaniem jest to, że jakby pobudzenie do działania na rzecz tego, co kochasz, nie? Czemu warto się poświęcić. I piękne ujęcia, piękny kadr, nie? Bo tam naprawdę ten film tak cały czas przenosi nas z takimi długimi ujęciami, krótkimi, które są właśnie ukazane od dołu i od góry, także bardzo ciekawe. Lights change how everything looks. It's hard to find our house. Ours is the dark house with no lights. Najmocniejszą stroną tego filmu jest to, by nie rezygnować z marzeń i by pomimo wielu przeszkód i trudności, żeby jednak w nich wytrwać i być w tym niezłomnym i wiedzieć, że to się może udać, nie? Że jak się podejmie te decyzje, no to, że ona będzie współgrała z tobą i to będzie dobre. A jak też wpłynęło na ciebie to, że ten film jest taką, można powiedzieć, autobiografią Stevena Spielberga? No, zupełnie inaczej się patrzy, że wielcy artyści to nie są urodzeni i mają z górki, tylko muszą ciężko pracować i muszą zmierzyć się ze swoim życiem i ze swoimi uczuciami, ze swoimi myślami. Ty montujesz filmy w naszej redakcji. Jak widziałeś, jak montował filmy, powiedzmy, młody Spielberg, a w filmie to był sam Fabelman w latach 50., 60. Mogę powiedzieć, że wygląda to zupełnie inaczej niż teraz, niż kiedyś i no, z takim szacunkiem trochę też na to spojrzałem, z takiej racji, że to nie była kwestia na pewno obejrzenia kilku filmików na YouTubie i właśnie takiego, powiedzmy, wstępnego ogarnięcia tego, jak to się robi, tylko to wymagało dużo pracy, cierpliwości, też takiej świadomości, że każde ujęcie jest na wagę złota, no bo też przecież klisza to nie było też coś taniego.
o to trzeba było dbać i tak przykładać się do każdej sceny, także z takiego punktu widzenia no to, to była zupełnie inna praca niż teraz. Także to robiło wrażenie. I też bardzo mi się podobało, że wiecie, tak jak ty mówiłeś, Szymon, że oni nie mieli nic praktycznie, no nie mieli pieniędzy, nie mieli tego sprzętu, a jak sprzęt, no to musieli go nożyczkami, czy tam jakąś szpilką, wiecie, w taśmę filmową. A kręcił filmy o Dzikim Zachodzie, kręcił film o wojnie, II wojnie światowej i to w taki sposób, że po prostu, wiecie, my się boimy tego, chociaż mamy wszystko. Mamy kamerę w każdym telefonie, a oni nie mieli nic, a tak właśnie byli tacy odważni. I to też teraz twój ruch. Widzę, że każdy ma dużo do powiedzenia na temat filmu. Chyba trzeba będzie zrobić program. Zaraz pokażemy wam dalszy ciąg dyskusji pod kinem, ale najpierw nasza ocena Fabelmanów w rankingu od 1 do 10. 8. Bardzo dobrze się bawiłem na tym filmie, stosunkowo duża ilość dialogów i nie za duża ilość akcji wcale mi nie przeszkadzały. Dla mnie zdecydowana większość z nich była niesamowicie wciągająca, nie była nużąca, bardzo często zabawna, prowadziła do jakiegoś ciekawego wątku z przeszłości, bądź po prostu budziła ciekawość i napięcie w związku z tym, co będzie dalej. To wszystko za sprawą świetnych postaci, odwzorowanych przez bardzo dobrze dobranych aktorów, świetną muzykę, świetne zdjęcia, świetny montaż i świetną narrację. Można by wymieniać i wymieniać, czuje się po prostu klasę twórców, kiedy się ogląda ten obraz Spielberga, a już szczególnie na ekranie kinowym. Także zapoznać się z historią jednego z najlepszych reżyserów czasów, naszych czasów, oglądając film o nim, zrobiony przez niego samego, dla mnie jako dla fana kina to jest coś naprawdę bomba. Dla mnie 7. Dlaczego nie wyżej? Bo spodziewałam się dużo bardziej dynamicznego i wciągającego filmu, do czego przyzwyczaił nas Spielberg. Gdyby był to polski film, to może bym dała wyżej. Film jest piękny, jest klimatyczny, jest taki w starym stylu, bez zbędnego efekciarstwa, fajerwerków, a ponadto jest inspirujący, jakkolwiek oklepanie brzmi to określenie, to on taki jest. Zresztą chyba lepiej ujęłam to po wyjściu z kina. Niesamowita scena na planie filmu, kiedy rozmawiał z aktorem, nie? Tym takim gościem, czy mam grać, tak? Okej. Nie? Taki, wydawałoby się, że a to nic z tego nie będzie, nie? I reżyser się wzruszył, czyli ten sam, i aktor się wzruszył i w ogóle poszedł w dal, zapominając o filmie. I mnie też zachęcił ten film do kręcenia filmów. Czas na największą wadę. Wątek ośmieszający chrześcijaństwo, który jednak przez pewien czas ciągnie się po ekranie, a to za sprawą dziewczyny głównego bohatera. Nie mam wątpliwości, że Spielberg zapewne trafił na taką osobę, jak ta, mówiąc delikatnie, obłudną, taką obłudną postać w swoim życiu. I odbiło to na nim spore negatywne piętno, ale eksponowanie tego tak silnie w filmie jest dla mnie, jako dla protestanta, po prostu wadą. Tym bardziej, że jest to pewien, jakby nie patrzeć, zwariowany przykład, który jednak może u niektórych ugruntować negatywne skojarzenia odnośnie czegoś dużo głębszego i ważniejszego niż zranione młodzieńcze uczucie, czy też kilka zabawnych scen w filmie autobiograficznym. No tak, ale można też zrozumieć Spielberga w jakiś sposób, ten antagonizm katolicko-żydowski, bo tak naprawdę o to tu chodzi. Jest dość głęboki na całym świecie. Dla mnie największa wada chyba miejscowe zwolnienie akcji i narracji napięcia. I chyba to, że spodziewałam się w filmie więcej scen na temat filmowej drogi Spielberga, a mniej wątków tych rodzinnych, obyczajowych. Ale to jest moja wina, przyznaję się, bo takie były moje wstępne spodziewania. Następnym razem chyba muszę się wyzbyć tego, idąc do kina. Jednak Spielberg przyznaje, że to jest celowe. Zrobił ten film o swojej rodzinie i nie stawiał tak mocno siebie na pierwszym planie. Największa zaleta. Świetne dialogi i zwyczajna historia opowiedziana w niezwykły sposób.
Narracja wciąga niesamowicie, a przecież jakby spojrzeć na tę historię takim spokojnym, trzeźwym okiem, gdy emocje już opadną, to nie ma w niej nic wielce wyjątkowego. Młodość, bo akcja dzieje się głównie wokół kilkunastoletniego Spielberga, wyglądająca jak każda inna, ze swoimi wiadomo ciemniejszymi i weselszymi epizodami. Także umieć opowiadać o codzienności, tak jak Spielberg, to naprawdę niebywała sztuka. Cieszę się, że możemy oglądać takie filmy i uczyć się naprawdę od najlepszych. A największą zaletą dla mnie, krótko powiem, to, że to jest prawdziwa historia. Że jest to historia Spielberga, że wpuścił nas do swojej przeszłości, do swojej głowy, że mogliśmy się razem z nim przenieść w czasie do Ameryki lat 50., 60., do Hollywood tamtych lat i poczuć, jakbyśmy to my szli do gabinetu Johna Forda. Spielberg przyznał, że pisząc scenariusz wraz z Kushnerem otworzył przed nim i zarazem przed nami wszystkie swoje walizki ze wspomnieniami, uczuciami. Także to jest naprawdę niesamowita gratka. No właśnie, to może w międzyczasie garść ciekawostek. Muzykę do filmu stworzył wieloletni kompan Spielberga, wielki John Williams. I uwaga, po tym filmie kompozytor niestety odchodzi na emeryturę. Tak, to smutna wiadomość dla miłośników jego twórczości, ale Williams ma już, moi drodzy, 90 lat. 52 nominacje do Oscara, 5 statuetek, w tym 3 właśnie za muzykę do filmów Spielberga. E.T., Szczęki i Lista Schindlera. Więc przyznacie, że emerytura jest w pełni zasłużona. Po wyjściu z kina zastanawialiśmy się trochę, które wydarzenia miały rzeczywiście miejsce w życiu Spielberga. I okazuje się, że na przykład filmowa scena spotkania reżysera wszechczasów, o czym wspomniałaś, Johna Forda, jest prawdziwa i niemalże identycznie odwzorowana. Filmowe miejsce zamieszkania, ukraińsko-żydowskie pochodzenie, praca i pasje rodziców, liczba sióstr, prześladowanie w szkole, to wszystko prawda, jeśli chodzi o biografię Spielberga. Także historia o pierwszym filmie Spielberga jest ukazana w filmie, czyli wykolejenie zabawkowego pociągu, który nakręcił w wieku 12 lat. Podobnie jest z wyglądem mamy i taty głównego bohatera, czyli Micy i Berta Fabelmanów. Nawet sukienki, które nosiła w filmie Michelle Williams, grająca mamę Micy, zostały uszyte na wzór sukienek, które nosiła mama Spielberga. Reżyser opowiadał, że kiedy zobaczył pierwszy raz ucharakteryzowanych Michelle Williams i Paula Dano na planie filmowym, nie widział w nich aktorów, ale ujrzał jakby własnych rodziców. Aktorzy podeszli do niego i przytulili i tak rozpoczęła się głęboka przyjaźń. Można by sporo rzeczywiście opowiadać, ale na tym może zakończymy, bo wszystko zdradzimy, a to po prostu trzeba zobaczyć na własne oczy. Szczególnie, że i tym razem autorem zdjęć jest wielokrotny współpracownik Spielberga, który też naprawdę wiele zawdzięcza temu reżyserowi, polski operator Janusz Kamiński, który maluje przepiękne i cieszące oko obrazy. A teraz nasz wielce subiektywny ranking ról. Michelle Williams jako Micy Fabelman, czyli mama głównego bohatera. Powiem szczerze, jakoś specjalnie mnie nie zachwyciła, ale zdecydowałem się dać jej miejsce na podium z tego względu, że miała do odegrania trudną rolę, z którą sobie dobrze poradziła. Jej postać bardzo się zmieniała, wpadała w skrajne nastroje, bywała rozchwiana emocjonalnie i Michelle Williams dobrze to ukazała. Tutaj to tak się trochę z tobą nie zgodzę, ale więcej powiem przy okazji mojej dwójki. A moja trójka to Gianni Berlin, która wcieliła się w babcię głównego bohatera. Gderliwą, konkretną, ostrą. Każda, dosłownie każda jej kwestia wypowiedziana na ekranie wywołuje śmiech. Postać jest czwartoplanowa, ale zapada w pamięć jak nie jedna główna. Drugie miejsce to właśnie wspomniana już przez ciebie Michelle Williams, czyli mama Micy Fabelman. Williams to świetna, wielokrotnie nagradzana aktorka, to wiadomo, ale tutaj według mnie szczególnie urzekły mnie jej metamorfozy od natchnionej do rechotającej, od wzruszonej do agresywnej. W mistrzowski sposób ukazała ewolucję bohaterki, to jest moje zdanie. Okej. Okay. Moje zdanie było trochę inne, ale szanuję. Drugie miejsce to Jude Hirsch jako wujek Borys. Jest to trzecioplanowa postać, ale bardzo mocno zaznaczająca swoją obecność w historii Spielberga. Wyróżniłem go z tego względu, że w momencie, w którym się pojawił na ekranie, wniósł taki charakterystyczny wschodnioeuropejski ładunek emocji, który udzielił się też mi. Mm-hmm.
bardzo, bardzo fajnie wszedł w rolę zwariowanego artysty z bogatym bagażem doświadczeń, udzielającego rad młodemu bohaterowi. Dla mnie bezbłędnie zagrał taką postać z ukraińskimi właśnie korzeniami. Tu na marginesie rodzina Spielberga pochodzi z Kamieńca Podolskiego, kiedyś zresztą należącego do korony polskiej, ale teraz już znajdującego się w granicach Ukrainy. Hirsch miał w filmie charakterystyczny dla tego regionu świata akcent i temperament i pomimo, że aktor całe życie spędził w Stanach, a jego najbliższa rodzina nie miała wschodnioeuropejskich korzeni, to naprawdę zagrał to bardzo dobrze. Pierwsze miejsce to Gabriel Labelle jako nastoletni Sam Fabelman, czyli odpowiednik Stevena Spielberga. Bardzo odpowiedzialna rola, bardzo dobrze zagrana przez młodego, w zasadzie do teraz nieznanego jeszcze aktora. Świetnie grał postać nieco wycofanego, młodego pasjonata filmów. Bardzo dobrze odnajdywał się u boku wszystkich aktorów. Może tylko czasami za często grał jedną czy drugą miną, takie miałem wrażenie. Jego filmowe spotkanie z Johnem Fordem to było coś naprawdę niezwykłego i przeżywałem to chyba bardziej niż ten filmowy Steven Spielberg. Czy Sam Fabelman. Czyli Sam Fabelman. Pierwsze miejsce tak samo, Gabriel Labelle. Młody, bardzo autentyczny aktor. Nie przesadza, nie aktorzy, nie manieryzuje. On po prostu jest tą postacią. Dlatego też tak łatwo się chyba z nim utożsamić. Zarówno nastolatek ze Stanów, jak i 30-latek czy 30-latka z Polski czy innego kraju. Też pokora aż bije od niego, nawet gdy się ogląda wywiady z nim. Spielberg mówi tylko, że jest jedno w Labelle fałszywe. Po prostu jest dużo przystojniejszy niż Spielberg. Ale to chyba na potrzeby filmu. Nie mnie oceniać. Dyskusja po seansie nie zakończyła się po pierwszych wrażeniach, trwała jeszcze długie, długie minuty. Problemy w tych relacjach, jest wybaczenie, jest zrozumienie, prawda? No bo tak jak sam rozumie swoją matkę, to przecież ona właśnie tego potrzebowała, tak w tym wszystkim, co robiła, to ona potrzebowała kogoś, kto ją zrozumie, tak? Znaczy tam też no, nie było takich, były wszystkie charakterystyczne postacie, nie? Że tak, każda coś wnosiła i jednocześnie no, każdej był pierwiastek, z którym można było się utożsamić. Kryzys, który musiał przejść, to co go najbardziej złamało, że już nie chciał kręcić, że on z tego wyszedł i jeszcze to mu dało większą siłę, nie? Że z taką, no, było to zupełnie co innego, że była ta przemiana w nim. Na pewno to, co mnie inspiruje, żeby się nie poddawać, żeby być zdeterminowanym, żeby iść tą swoją ścieżką i nie iść, tak jak też Michał mówił, nie iść taką ścieżką, którą ci nawet inni mówią, skoro ty czujesz całkiem co innego. To też mnie poruszyło, że w momencie, kiedy on pokazywał te filmy, no to się łączyło z jakąś taką tragedią osobistą, nie? Że jakby nie było tylko takich wzlotów, nie? Tylko tutaj pokazuje film, a tu gdzieś cierpi. Już to oglądanie filmu w szafie z mamą, to było przeniesienie się do innego świata i film przenosi nas do takiego innego świata i ten film przeniósł nas rzeczywiście do Ameryki, której nie mieliśmy okazji poznać, bo jesteśmy za młodzi. To my jesteśmy odpowiedzialni za realizację naszych marzeń, że jakby to no, my mamy to życie i jakby nie będziemy, no nikt za nas nie będzie realizować tych marzeń. Debata na temat filmu toczyła się nawet na parkingu. No i teraz zacząłem myśleć, że przedtem myślałem, wiesz, to był znak sygnał, że ona wraca do normalności po prostu. Dziękuję, że wciągnęliście no nas w sumie, nie? Siebie i nas. To też jest sztuka. Kolejna kwestia, czy ten film jest kontrkulturowy? Trochę jest. Na pewno ten antagonizm rodzina kontra pasja, czy rodzina kontra uprawianie sztuki. Wydźwięk filmu jest taki, że tego się nie da pogodzić. I to jest moim zdaniem ten pierwiastek kontrkulturowy w tej produkcji, bo czujemy naturalny sprzeciw wobec tak postawionej tezy i stoi w kontrze z naszym tak zwanym chcieństwem. Jeśli chodzi jeszcze o kontrkulturowość, to w ogóle postać rzeczywista swoją drogą, wujka Spielberga alias Fabelmana, czyli Borysa, jest cała kontrkulturowa. To już sami musicie zobaczyć. Natomiast podążanie za swoim egoizmem w wykonaniu na przykład Micji Fabelman, czyli matki samego, jest według mnie typowo taka konformistyczna, więc to ujmuje kontrkulturowości obrazowi. Według mnie film sam w sobie nie był kontrkulturowy. Pojawiały się tam, co prawda, pewne postacie i sytuacje,
które można za takie uznać, ale nie wpłynęły one na tyle wyraźnie na bieg historii, aby zaliczyć ten film do grona kontrkulturowych ekranizacji, moim zdaniem. Dlatego w skali od 1 do 10, jakbym miał dawać jakąkolwiek ocenę temu filmowi, to pewnie byłoby coś koło 3 w tej dziedzinie, w sensie kontrkulturowości. Fajną rolę odegrał w tej kwestii wujek Boryc, o którym też wspominałaś, który został przedstawiony jako człowiek taki niesztampowy i wskazujący młodemu Spielbergowi trochę inny punkt widzenia na sztukę, ale też na właśnie na tą przyszłość, o której tak dużo myślał w tamtym czasie też sam Fabelman. Swoją małą robotę w tej dziedzinie też robi determinacja głównego bohatera do realizacji swoich marzeń. Ale możecie się z nami nie zgadzać. Także czekamy na wasze opinie w tej kwestii. Może dla was jest to film kontrkulturowy? Piszcie wasze głosy. I last but not least, wasze najciekawsze komentarze właśnie pod ostatnią kontrkulturą. Wybraliśmy jednogłośnie komentarze pani Sylwii Kłapińskiej, szczególnie ten. Gdy skończył się film, moje pierwsze słowa. Nie wyjdę stąd, aż zobaczę zakończenie. Naprawdę koniec filmu intrygujący i niejednoznaczny. Może powstanie druga część? Czy Siubuk będzie projektował satelity? Czy zrobi coś dla artystów i ich rodzin jak Temple Grandin? Dziękujemy pani za wkład w dyskusję, pani Sylwio. I przypomnijmy, Temple Grandin to amerykańska, uwaga, profesor ze spektrum autyzmu. I w 2010 roku powstał hollywoodzki film o jej niesamowitej historii, więc rzeczywiście analogia bardzo na miejscu. Myślisz, że powstanie druga część Siubuka? Chciałabym. My też rozmawialiśmy po zakończeniu seansu o zakończeniu filmu, że został tak ucięty. Tak jak nasz program. Także nasi drodzy, zapraszamy was też do dyskusji na temat Fabelmanów w komentarzach. Bardzo chętnie przeczytamy najciekawsze na antenie w następnej kontrkulturze. I zapraszamy do kin. 30 grudnia na Fabelmanów. Jesteśmy to winni Spielbergowi.